Dzień dobry Państwu. Porozmawiajmy dzisiaj o kole. Nie kuli, a kole. Ale nie takim zwykłym kole, a kole podbiegunowym. A w tym kontekście o Islandii. Bo nie wiem jak Wam, ale mnie zawsze kojarzyła się to jako kraina skuta lodem hen-hen gdzieś tam na północy. Ale jak się tak bliżej przyjrzeć, to zasięg koła podbiegunowego wcale nie obejmuje Islandii. Obejmuje owszem Norwegię, Szwecję, Finlandię, Rosję i nie tylko. Ale czy na pewno nie obejmuje Islandii? Czymże jest to koło przede wszystkim? Bo jest to równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej powyżej 66 stopnia, tam z dokładnością do kilku minut oraz chyba sekund się to określa. W zależności czy się patrzy na północ, czy na południe jest identycznie. Więc tylko N bądź S określa, o którym kole podbiegunowym mówimy, północnym czy południowym. Pozycja samego koła nie jest stała, ale zależy bezpośrednio od osi nachylenia Ziemi. Bo mówiąc obrazowo, Ziemia się chybocze. I w okresie kilkudziesięciu tysięcy lat, może i nawet pewnie więcej, zmienia się o 2 stopnie. A 2 stopnie w skali globalnej to już jest w okolicach 180 km. I na to wpływ ma przede wszystkim ruch Księżyca wokół Ziemi, który tak de facto ją stabilizuje, ale ponieważ Księżyc się oddala, to i ten wpływ jest zmienny. Ale koło podbiegunowe obecnie dryfuje na północ z prędkością około 15 metrów rocznie. Linia koła podbiegunowego oznacza, czy jest oznaczana tak de facto co roku, a wyznacznikiem jest Słońce i jego położenie ponad bądź poniżej horyzontu. Podokładne wyjaśnienie mogę odesłać Was do na przykład Wikipedii, ale jeżeli już weźmiemy samą Islandię na tapet, to okazuje się, że jest jedna wysepka, która jest, można powiedzieć, pod wpływami, czy poza kołem podbiegunowym. Ta wysepka to jest Grímsey, jeżeli dobrze jestem w stanie wymówić jej nazwę, ale ona nie jest cała. Ona jest gdzieś tutaj dopiero na północy. Ale ponieważ to położenie miejsca, w które łapie się pod koło podbiegunowe jest zmienne, to chłopaki i dziewczyny wymyśliły taki ruchomy, nie wiem, monument, nie wiem jak to inaczej nazwać, który sobie przesuwają co roku, no bo nie ma sensu mieć stacjonarnego monumentu w momencie, kiedy to się zmienia no co roku, ale tak de facto z minuty na minutę, no bo to jest cały czas płynne. Więc taki monument jest, ale już za, nie wiem, rok, dwa koło podbiegunowe opuści Islandię. Ale czy na pewno? Czy to jest najbardziej wysunięty na północ cząstka Islandii? Okazuje się, że nie. Jest jeszcze wyżej, bo w odległości, zmierzmy sobie, około 70 km od wyspy, nie wiem jak to nazwać, skalista pozostałość po chyba wyspie, tak by to można było określić. I to jest coś, co zostało z wyspy, która kiedyś miała 700 metrów na 100 i chyba nawet na 100 była wysoka. Bo, powtarzając za Wikipedią, Kolbeinsey jest niewielką wulkaniczną wyspą położoną 105 km na północ od wybrzeża Islandii i 74 od wyspy Grímsey. I to jest jedyne źródło, które byłem w stanie tak znaleźć, bo przewidywania w okolicach roku 2000 były takie, że w 2020 czy w 2022 roku ta wysepka przestanie istnieć właśnie przez erozję. I nie wiem, czy są podejmowane jakieś aktywne próby jej uratowania, ale
podjęto się na przykład wybudowania lądowiska dla śmigłowców, które to jakoś niedawno temu się zapadło. Więc można powiedzieć, po cóż płakać nad taką wysepką, ale jest coś takiego jak wyłączna strefa ekonomiczna i każde państwo broni jej jak niepodległości, bo oprócz, nazwijmy to, terytorium i tego, co wychodzi w morze jako bezpośrednia strefa państwa, jeszcze jest coś takiego jak wyłączna strefa ekonomiczna. A co to jest? To daje danemu państwu monopol na badaniach i eksploatacji, wznoszenia i użytkowania sztucznych wysp, badań naukowych, ochrony i zachowania środowiska morskiego. A jak te strefy wyglądają globalnie? To jest tak. I nie znaczy to, że jak ktoś ma strefę ekonomiczną w takim postaci takiego bąbelka, to nie można tam wpłynąć. Można tam wpłynąć, ale nie można, jak sama nazwa wskazuje, czerpać ekonomicznych korzyści z tego obszaru. Bo to jest tylko i wyłącznie danego państwa. Jeżeli popatrzymy na listę największych wyłącznych stref ekonomicznych, okazuje się, że Islandia jest w czwartej dyszce. Jak na kraj kilkuset tysięczny fanów herbatników Prince Polo, ile oni mają ludności? Całkowita 368 tysięcy, co nie zmienia faktu, że kiedyś Brytyjczykom czy Anglikom dokopali na mistrzostwach. Byłem wtedy ich naprawdę gorącym zwolennikiem. Podejrzewam, że nie tylko ja. Ale taki mały naród ma stosunkowo dużą strefę ekonomiczną, między innymi przez taką malutką wysepkę, bo ona sprawia sama w sobie, że dodaje do obecnej strefy prawie 10 tysięcy km kwadratowych, a to już jest dużo, bo jak popatrzymy, z kim się tutaj konkuruje o terytorium: Grenlandia, terytorium zależne Danii, oraz Jan Mayen. To jest wyspa i terytorium, nie wiem czy zależne, ale chyba tak to trzeba określić, które należy do Norwegii, bodaj od 1930 roku. I te strefy, czy w tym bąbelku, Islandczycy mają wyłączność, jeżeli chodzi o połów oraz eksploatację innych złóż naturalnych, jeżeli takowe zostaną odkryte. A historia sporów terytorialnych albo wpływów o strefy ekonomiczne jest długa i nawet Islandczycy z Brytyjczykami takowe prowadzili. Więc taka oto ciekawostka, której sam nie wyszperałem, a inspiracją czy nawiązaniem moim jest, czy ja nawiązuję do filmiku pewnego Brytyjczyka, który po obejrzeniu którego postanowiłem sam nagrać własny materiał. I oczywiście, żeby oddać sprawiedliwość rzeczy i autorowi, na którego ja się, można powiedzieć, powołuję za to odkrycie, umieszczę w opisie, tak żeby każdy też mógł sięgnąć do źródła, bo tutaj nic nie ma odkrywczego. Dziękuję serdecznie i miłego dnia.